Cześć, witam Was wszystkich na, serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym tematem jest rewolucja angielska, czy też angielska wojna domowa, tak też możemy sobie powiedzieć... Mm, i zanim dojdziemy do setna sprawy, powiemy sobie najpierw o sytuacji, jaka miała miejsce w Anglii, jakie zaczęły się pojawiać zmiany społeczne już w XVI, zapoczątkowały się w XVI wieku, ale już dalej miały miejsce w wieku XVII. No, w drugiej połowie XVI wieku w Anglii rządziła... Elżbieta pierwsza, którą widzimy tutaj na, na, na tym obrazie. Elżbieta pierwsza, słynna Virgin Queen, czyli królowa dziewica, nigdy nie wyszła za mąż. No, niektórzy kwestionują jej dziewictwo, ale jakby nie jest ona tematem naszej dzisiejszej lekcji. Dość twarda kobieta, na jej cześć także powstała kolonia w, w Ameryce Północnej, Virginia. Więc tutaj dla, dla ciekawych możemy stworzyć osobny o niej filmik, gdyż osoba taka bardzo barwna, jeśli chodzi o e, historię Anglii. Ale wróćmy do społeczeństwa angielskiego. Przede wszystkim e, po, pojawiła nam się taka ważna przemiana społeczna, mianowicie szlachta rozdzieliła, rozdzieliła nam się na dwa e, człony. Pierwszy człon nazywamy Starą Szlachtą, i, czyli Nobility. I ona żyła tak jak no, szlachta, czyli miała swoje, miała swoje własności feudalne i z nich czerpała dochody. Za to drugą grupę nazywano nową szlachtą, gentry. I ona z kolei wprowadzała pewne innowacje, gdyż zaczęła zajmować się handlem, produkcją w manufakturach albo na przykład produkowała, jak to w Anglii było dość popularne, owce na wielką skalę. Możemy sobie to zapisać zresztą, czyli stara szlachta. Stara szlachta. I sobie napiszemy nazwę angielską. Nobility. Czy nobility to jest w angielskim ogólnie szlachta, ale tutaj używamy takiego odniesienia do tej starej szlachty. I nowa szlachta. Gentry. takie nam dwa, dwa mi się pojawiły, ale także mieszczanie um, zaczęła się tworzyć klasa burżuazji, czyli bogatych um, mieszczan i oni także chcieli, um, chcieli sięgać po jak najwyższe miejsca w społeczeństwie, dlatego zaczęli kupować majątki zem, z, ziemskie no i tym samym um, zaczęli zyskiwać często tytuły szlacheckie. No i te grupy optowały właśnie za, znaczy szczególnie ta właśnie nowa szlachta i y, ci bogaczący się y, mieszka, y, mieszczanie, y, burżuazja, oni optowały za kapitalizmem, czyli wolnym po prostu przepływem kapitału, wymianą handlową. No i to taki nurt, który się właśnie wtedy w Anglii narodził, zyskał bardzo silnych zwolenników. No i ten rozwój przez nich zapoczątkowany był stopniowo hamowany w latach 30. i 40. XVII wieku na skutek oczywiście wojny trzydziestoletniej, która miała miejsce na terenie kontynentu, ale także pojawienia się monopolii na pewne towary gwarantowanych przez króla, no i nieudolnej polityki dworu, no właśnie także tej zagranicznej. Ta działalność była także hamowana przez Holendrów, którzy bardzo rozrośli się jeśli chodzi o handel międzynarodowy. Tutaj produkcja sukna, czyli głównego towaru eksportowego Anglii, spadła przez Holendrów aż o 40% w Anglii. No i wywołało to dość spory kryzys ekonomiczny, który jak wiadomo kryzys ekonomiczny zawsze wiąże się z jakimś niezadowoleniem społecznym. Ale to nie był jedyny problem Anglików, gdyż teraz zaczęto wprowadzać stopniowo anglikanizm coraz mocniej. Anglikanizm to był taki kościół króla, bardzo mocno z nim związany. No i część oczywiście arystokracji nie chciała odejść od starego katolicyzmu, ale to było jakby stopniowo wprowadzone też głównie przez osobę w władcy. No ale sam, sami protestanci, ten ruch protestancki także nie optował zawsze za anglikanizmem, gdyż widział w nim taki zbyt duży polityczny wpływ, dlatego coraz większe poparcie zdobywał ruch kalwinistów w Anglii, którzy byli nazywani purytanami. Czyli możemy sobie zapisać kalwiniści. Kalwiniści. Równa się purytanie. Możemy sobie tutaj zapisać purytanie. Oni zdobywali co, coraz większe poparcie w Anglii, oni głosili konieczność walki z takimi feudalnymi przywilejami, które były po prostu dla nich znikąd. One, one symbolizowały właśnie lenistwo, pychę, jakby... Oni promowali taką inną trochę moralność, nową jak na tamte czasy. No i uznawali także, że kościół anglikański zbyt mocno przypomina ten kościół katolicki, od którego przecież ruch protestancki powinien się jak najbardziej oddalać. Ich tutaj główne zarzuty miały do tego, że duchowni w kościele anglikańskim nadal mieli spore majątki, na uroczystości były takie, miały swoją bogatą oprawę, co w kościele purytan nie miało miejsca, tam wszystko raczej starano się, żeby było takie surowe. Nie powiemy, że biedne, ale właśnie takie bardziej surowe, w pewien sposób e, ubogie. No, oni, ale także purytanie, co jest ważne, oni bardzo mocno nawiązywali do kapitalizmu, bardzo, e, bardzo go promowali. No oni także stanowili najwię, najbardziej zdyscyplinowaną grupą sprzeciwiającą się panowaniu króla. No jeśli chodzi o purytan, to na pewno wielu z Was kojarzy, że w 1620 roku na słynnym statku Mayflower właśnie popłynęli, założyli pierwszą kolonię, znaczy taką najbardziej znaną kolonię w Ameryce Północnej, która dała jakieś początki tamtejszemu osadnictwu, kolonię w Plymouth, ale to tak jakby na, na uboku na boku. No i jeśli chodzi o władzę królewską, bo mówimy sobie, że ludzie się przeciwko niej buntowali, ale kto właściwie rządził, tego sobie nie powiedzieliśmy. Mieliśmy Elżbietę I, ale po niej kończy się dynastia Tudorów. Na Elżbiecie I nie miała ona potomka, była no, rzekomo właśnie dziewicą i następują rządy władców z dynastii Stuartów. Była to dynastia szkocka. No na tron wstępuje Jakub I, którego widzimy sobie tutaj na obrazie. Jakub I ze Szkocji, syn Marii Stuart i łączy on unią personalną Szkocję i Anglię. No i tutaj pojawiła się szansa na stworzenie naprawdę silnego państwa, tutaj zjednoczenie, zjednoczenie wyspy prawie. No ale niestety mimo, że król był dobrze wykształcony, był po prostu słabym politykiem, bardzo marnował pieniądze na różne swoje uciechy, na przykład na polowanie na jelenie, no i oczywiście marzyła mu się trochę władza absolutna która w Anglii no była zdecydowanie ograniczona przez już działający od wielu, wielu lat parlament. On uważał, że ma boskie prawo do rządzenia i to on powinien tylko rządzić, a ten parlament, no to tak w zasadzie nie wiadomo, nie wiadomo po co jest. No ale Jakub I tutaj dlatego nie był lubiany przez ludzi, gdyż nakładał przede wszystkim coraz to, próbował coraz to, nakładać coraz to nowsze podatki. Na parlament sobie rościł do tego prawo, żeby to on właśnie powołał te podatki. No i dlatego król starał się zwoływać go jak najrzadziej, osłabiać jego autorytet. No i nakładał te podatki bez jego zgody, często siłą. No i to były podatki, ale też nowe cła, które hamowały z kolei handel. No i tutaj główną... Opoką stał się kościół anglikański, którego był zresztą głową, zgodnie, tak zgodnie z, z tym, co sobie mówiliśmy wcześniej, gdy mówiliśmy sobie o powstaniu kościoła anglikańskiego. Król jest głową kościoła anglikańskiego, zresztą po dzisiejszy e, dzień. No i to wszystko nie podobało się bardzo parlamentowi. Na początku, na, początku, na początku parlament jeszcze tam w miarę tolerował te działania króla, ale po tym jak on prowadził, przekreślał zupełnie wszystko to, co było ustalone wcześniej, czyli na przykład chciał zapoczątkować prowadzenie polityki zagranicznej, która miała związać dwór angielski z Habsburgami, wydawało się to po prostu absurdalne. Jak, Jakub także pierwszy nie wywiązał się z obietnicy pomocy protestantom, gdy wybuchła wojna trzydziestoletnia. No ale mimo tego całego napięcia jakoś udało mu się na tronie utrzymać. No i władzę potem objął jego syn Karol I, tak, nadal mamy dynastię Stuartów. możemy sobie zresztą to zapisać, stewarci, jako takie hasło stuart. Czyli Elżbieta I to byli jeszcze Tudorowie, a tu już mamy stewardów. Możemy coś zaznaczyć. Tu już mamy stewardów. No i Jakub I nie dość, że był tak samo nieudolnym w zasadzie politykiem jak ojciec, także miał pewne perfidne trochę cechy charakteru, jeśli chodzi o władcę. Mianowicie był takim ascetą, całkowicie zamkniętym w sobie, pozbawionym humoru, tego wszystkiego, co powinno cechować w zasadzie dobrego lidera. No i także w polityce wewnętrznej faworyzował ludzi, których raczej Inni nie faworyzowali. Mówi się także, iż na miejsca, na miejsca ważniejszych urzędników wybierał swoich kochanków, co nie jest potwierdzone, nadal trwa debata na temat jego homoseksualności. No tutaj głównymi doradcami stali się Thomas Strafford i arcybiskup Canterbury William Loud. No i oni oboje też prowadzili wewnętrznie sobie nieudolną politykę. Strafford prowadził wojnę z Irlandią, ciągle potrzebował no to nowych pieniędzy, co wymagało z kolei nowych podatków. Ale Loud tutaj, William Laud, z kolei tworzył, który był arcybiskupem, tworzył tutaj wiernych zwolenników królowi w kościele anglikańskim. Ale także zainicjował on pewne takie rzeczy, które nie podobały się z kolei znowu porytanom, jak na przykład przyjmowanie komunii na klęczkach, co oskarżało go coraz większe zbliżanie się do katolicyzmu, że o co tu chodzi, ten protestantyzm przecież powinien całkowicie od tego odstępować. No i król który był zresztą izolowany też przez dwór od całego społeczeństwa, nie rozumiał jego problemu, nie zauważył narastającego konfliktu. Prowadził on za to konflikty za granicą, z, z, różnymi, z różnymi przeciwnikami, co wiązało się oczywiście z, z, z wielkimi kosztami. Od 1629 roku nie zwoływał on nawet parlamentu, no, a z fundusze zdobywał albo nakładając te nielegalne, kolejne nielegalne nowe podatki, albo nakładanie jakichś kar, żeby uzyskać te pieniądze. Ale udało mu się uzyskać poparcie 200 najbogatszych rodzin mieszkańskich Londynu w zamian za to, że nadał im te właśnie monopole, o których sobie wspominaliśmy. Czyli mieli oni wyłączną, wyłączne pozwolenie na jakąś działalność, która oczywiście niszczyła konkurencję, powodowała wyższe ceny, a tamte rody na no, tym tylko i wyłącznie zyskiwały, co się nie podobało innym, gdyż nie mogli oni rozpocząć działalności np. w danej branży. Za to sam Laud, na przykład, ten William Loud, o którym sobie powiedzieliśmy, zyska... arcybiskup zyskał monopol na przykład na handel koronkami, śledziami czy węglem. Czyli to były te, tak, tak naprawdę dość poważne sprawy, które strasznie ograniczały społeczeństwo. No i polityka ta doprowadziła do tego, że część mieszczaństwa duża znienawidziła króla, domagała się na tego kapitalizmu wolnego handlu, wolnej działalności gospodarczej. No a króla także nie popierali za bardzo Szkoci, gdyż w 1640 roku próbowało on im siłą narzucić anglikanizm, co doprowadziło do wybuchu, między walk, do wybuchu walk między Szkocją, no i Anglią. Kryzys ten zmusił wreszcie króla do zwołania parlamentu w 1640 roku, no i tutaj monarcha liczył na zgodę parlamentu do nałożenia nowych podatków. Jednak parlament teraz już był zdominowany przez opozycję wobec króla. Nie mieli zamiaru o niego słuchać. No i nawet zażądał zawarcia pokoju ze szkotami. No wówczas władca się bardzo oburzył, rozwiązał parlament, który trwał zaledwie trzy tygodnie. Dlatego był nazywany parlamentem krótkim. Czyli możemy sobie napisać 1640, tak zwany parlament krótki. Parlament krótki. No i y, w tym samym roku także y, powstał, mieliśmy kolejny parlament, parlament długi, sobie nie będziemy zapisywać tego dwa razy, parlament długi i on trwał też od 1000, ojej, 1640, ale do 1653. Y, no czyli dość taki, no dość długi parlament. On, uznał, nałoży, on, on uznawał za nielegalne podatki, które nałożył Król, a Król go pierwotnie zwołał, żeby jednak tamte poprzednie, które on chciał nałożyć, jednak wprowadzić w życie, ale tutaj parlament się nie zgodził. Uznał je za nielegalne rozwiązał armię królewską, a doradców wspomnianego Straforda i Williama Lauda skazał po prostu na śmierć. Tutaj, żeby ich skazać, nie wytknął im nawet jakiejś konkretnej winy, tylko po prostu znaleziono jakieś, um, znaleziono jakieś stare prawo, o, jeszcze z czasów Tudorów, w którym była mowa, iż w przypadku ogólnego oskarżenia można po prostu kogoś skazać na śmierć, tak właśnie skazano tych dwóch doradców króla Karala I. No i Karol wtedy stracił całkowicie sytuację nad tym, co się dzieje w państwie, no i w 1642 roku opuścił Londyn. Czyli Karol I, 1642 opuszcza Londyn. A sobie trochę przewiniemy. Karol I oczywiście opuszcza. No i udaje się do zamku Nottingham. Skąd wypowiadanie jako wojnę tutaj, znaczy pojawia nam się po prostu konflikt, wojna domowa między tutaj tymi warstwami społecznymi, którymi sobie wcześniej wspominaliśmy, czyli między, między burżuazją i tą nową szlachtą gentry, o której sobie mówiliśmy, która dążyła do tej swobody gospodarczej, no i popierających stewardów konserwatywnych szlachciców byśmy powiedzieli, a także wyższego duchowieństwa, no i może małej części chłopów. No i wokół króla gromadziła się głównie szlachta anglikańska i katolicka, ta stara szlachta, o której sobie mówiliśmy. No ale także niektórzy artyści i intelektualiści, którzy byli przerażeni tym, co promowali purytanie, gdyż ich zasady były takie bardzo twarde, to myślę, że tutaj do dodatkowego, wnikliwego badania można sobie zrobić małą pracę domową. Za to tych zwolenników właśnie króla zwano kawalerami z uwagi na to, iż oni dbali bardzo wtedy o modne, długie, trafione włosy. Trafione włosy, czyli takie zwijane... zwijane w Loki. No i parlament przeciwko królowi wystawił z kolei swoją armię, która składała się, tak jak sobie wspomnieliśmy, z Burżuazji i Nowej Szlachty. Znaczną jej część właśnie stanowili Purytanie, którzy, jako zestrzygli swoje włosy na krótko, nazywamy ich okrągłogłowymi. Czyli mamy wojna domowa. I to wybucha wtedy tak zwana pierwsza angielska wojna domowa, gdyż mamy jakby pierwsze etapy, czyli Pierwsza angielska wojna domowa, zapiszemy sobie z krutami, i on lata 1642-1646, no i czyli tutaj mamy kawalerowie, te pojęcia, kawalerowie versus okrągłogłowi. Nawiązuje nam się konflikt na czele okrągłogłowych tych wojsk przeciwko królowi staje Oliver Cromwell, którego też tutaj widzimy na obrazie, Oliver Cromwell, no, który okazuje się znakomitym przywódcą. No, początkowo wojska co prawda parlamentu przegrywają, ale głównie dlatego, iż to są takie, iż walki toczyły się między niezdyscyplinowaną milicją poszczególnych hrabstw. No ale później Cromwell składa armię składającą się y, z, z pułków kawalerii złożonej z tzw. Tak geomenów, czyli wolnych dzierżawców ziem, drobnych właścicieli miejskich i rzemieślników, y, a także wprowadza w niej jednolite uzbrojenie, mówi się wtedy o, o tzw. żołnierzach żelaznobokich, gdyż mają oni takie żelazne zbroje podobne do tych, które ma na obrazach. No i hełm, który zasłania twarz. No i żelaznobocy oprócz tego nosili zazwyczaj tylko skórzaną kurtkę. No ale w tych oddziałach, które on stworzył, tzw. armii nowego wzoru, to możemy sobie zapisać to hasło. Armia Nowego Wzoru. nowego wzoru. Sobie zapiszemy także tutaj to trudne słowo Jeomeni Czyli ci, którzy formowali tą e, armię. E, armia nowego wzoru charakteryzowała się bardzo dużą karnością, dyscypliną i w, w tej armii wszyscy żołnierze byli traktowani e, równo. No i ich także fanatyzm religijny, gdyż to byli bardzo tacy mocni Purytanie, że tak powiem no przyczyniła się w zasadzie do ich zwycięstwa Ta decydującą taką bitwą była bitwa pod Nesby Mamy ją na obrazie bitwa pod Nesby w roku 1600 45. No i zwyciężają oddziały Cromwella. Może sobie poprawimy tą piątkę. 645. Zwyciężają oddziały Cromwella. Karol I ucieka do Szkocji. No ale Szkoci wydają go w 1647 roku angielskiemu parlamentowi za pieniądze. No i tutaj także ma w tym momencie miejsce druga angielska wojna domowa. Soj też zapiszemy. Taka dość krótka druga Angielska, a nie, przepraszam, tutaj mi się pomyliło jeszcze. W, jeszcze mamy taki etap, o którym trochę się trochę się mało mówi, gdyż pod koniec tej pierwszej angielskiej wojny domowej, jest właśnie dość ważne, że pod koniec tej pierwszej wojny pojawiły nam się idee tak zwanych obozu levelerów, czyli zrównywaczy, tych, którzy mieli to wszystko zrównać, zrównać prawa, obywateli, gdyż John Libun, tutaj Richard Overton i William Walwyn, oni postulowali za tym, żeby wprowadzić powszechne prawo wyborcze, ogólnie swobody obywatelskie, tutaj także ten Libun był tutaj jeden z pierwszych prekursorów w ogóle teorii podziału władzy, pojawiły się po prostu takie ruchy, w, w tym oczywiście obozie, obozie Cromwella. No ale także sytuacja w samym Londynie stała się bardzo napięta, no i w 1647 roku e, o, e, Cromwell musiał ruszyć na Londyn, e, zdobył go, rozbił tam e, obóz presbiterów, którzy w większości e, pouciekali. E, no i w 1648 roku miała miejsce druga angielska wojna domowa. Druga angielska e, wojna domowa. O, trwało krótko, 1648 do 1649. No, była to, to po prostu realistyczna rewolta, tutaj ostatni akt wierności Królowi. Ona miała miejsce w paru miejscach w kraju, ale została skutecznie stłumiona przez Cromwell'a. No i co ostatecznie potwierdziło jakby zwycięstwo właśnie rewolucjonistów. Cromwell wkracza w 1648 roku na czele już zwycięskich armii do Londynu. No już właśnie wtedy dokonuje tego wspomnianego pod koniec angielskiej pierwszej wojny domowej wygonienia tych prezbiterów. Izba Lordów wtedy przestaje istnieć, tak jak pamiętamy, parlament angielski składa się z Izby Lordów i Izby Gmin, Izba Lordów, Izba Lordów zostaje rozwiązana, a w Izbie Gmin z 200 posłów zostaje tylko 50 independentów, czyli po prostu przedstawicieli radykalnego odłamu Purytanów. No i oni oczywiście wspierają Cromwella. Byli to głównie przedstawiciele jakiejś średniej burżuazji, ale także chłopi. No i taki, ten parlament nazywamy parlamentem kadłubowym. No i on uznaje Karola I, który, jak pamiętamy, w 1947 roku został wydany. Anglii, za zdrajcę, no i skazuje go na karę śmierci. No co jest dość takim bardzo brutalnym wyrokiem, gdyż nie, nie do końca całe społeczeństwo to popierało właśnie ścięcie głowy króla, szczególnie innym monarchom się to nie podobało, że króla w ten sposób się traktuje. No i kilka miesięcy później parlament ogłasza Anglię republiką. Oficjalnie rozwiązana jest właśnie wtedy Izba Lordów, Całą władzę w zasadzie w rękach swoich skupia wtedy Oliver Cromwell. On rozpoczyna także wojnę ze Szkocją i Irlandią, a zdobyte ziemię przekazuje zwolennikom, zwolennikom republiki, czyli umacnia swoją władzę. No i zadbał on o poparcie w ten sposób w społeczeństwie, ale także zaczął on prowadzić skuteczną politykę, jeśli chodzi o handel. No i tutaj szczególnie znaczenie ma wydanie aktu nawigacyjnego w 1651 roku. Dlaczego jest tak ważny ten akt nawigacyjny? Zapiszemy go sobie zresztą. 1651 akt nawigacyjny. Akt nawigacyjny. Dlatego jest tak ważne, iż akt nawigacyjny pozwalał na import towarów do Anglii tylko na statkach angielskich lub na leżących do kraju, z którego dane towary pochodziły, co oczywiście godziło w handel Holendrów. Dlatego, iż jedna trzecia w zasadzie statków wtedy europejskich należała do floty Holandii, no a ona się zajmowała głównie pośrednictwem między na przykład koloniami. Strasznie to w nich uderzyło, doprowadziło to do wojny, pierwszej wojny angielsko-holenderskiej, która została wygrana przez Anglię i Holendrzy musieli przyjąć ten pakt. No ale w międzyczasie jeszcze miała miejsce trzecia angielska wojna domowa. To była ostatnie już takie podrygi. Trzecia angielska. Wojna domowa, ona miała miejsce w latach 1649-1651. Ona objęła największy rozmiar terenów, jeśli chodzi o to, bo Szkocję, Irlandię, a nawet kolonie w Ameryce Północnej Maryland, no tutaj najważniejsza była bitwa o Worcester ale czy Worcester, chyba to się nawet by czytało no ale oni tak sobie za dużo nie mówimy, bo te wszystkie jakby trzy wojny domowe, które sobie wypisaliśmy, je właśnie określamy mianem tej wojny domowej w Anglii, czy też rewolucji angielskiej, one się na to jakby w całości składały no i w, w 1653 roku Cromwell rozpędza nawet parlament kadłubkowy który rozpędza parlament kadłubkowy, czyli w zasadzie jedyną jeszcze władzę oprócz niego, no i zostaje tym samym lordem, protektorem Anglii, czyli formalnie zatwierdza swoją władzę dyktatora. Jednak w 1657 roku odmawia przyjęcia korony, no tak czy siak ma tą władzę, a nie chce jakby tego e, z, złego sobie tutaj imienia przypisywać, że zdradza jednak, e, zdradza ideały, o które niby walczył, czyli obalenie króla. E, no i w 1658 roku, kiedy e, umiera Cromwell, teraz właśnie zauważyłem błąd, jaki tutaj popełniłem, to jest 1658 rok, bardzo przepraszam w 1658 roku, kiedy umiera Cromwell, władzę próbuje przejąć jego syn Ryszard, ale musi on ustąpić, gdyż mieszczaństwo i gentry miała dosyć tej wojskowej dyktatury, którą narzucił jego ojciec, no i parlament postanowił przywrócić na, ton, na tron Stuartów, no ale kazał nowemu królowi, zażądał od niego potwierdzenia wolności sumienia, uznania nienaruszalności dóbr nabytych w czasie rewolucji, no i wy, wy, wyrzeczenia się wszelkich dążeń absolutystycznych. No i tutaj Przejdziemy sobie tutaj, opsa i mamy Karol drogi, no i później Jakub drogi, dalej już nie, tam nie będziemy mówić. Jak wyglądała ta restauracja stewartów i tutaj nie chodzi oczywiście o fajne miejsce gastronomiczne, tylko przywrócenie jakby monarchii do władzy, restauracja, takie pojęcie, warto sobie zapamiętać. No w 1660 roku parlament wybiera na króla właśnie Karola II Stewarta, no i ten władca okazał się bardzo sprytny, gdyż z jednej strony represjonował wszystkich, którzy brali udział w tej rewolucji, naszych przywódców głównie, no i sprawców śmierci jego ojca, a z drugiej strony prowadził bardzo efektywną politykę, jeśli chodzi o handel i kolonie, no i udało mu się przez to zdobyć... Grup, poparcie pewnej grupy polityków w parlamencie, która później została nazywana torysami no i ona, ona przede wszystkim składała się z arystokracji, która zasiadała w odtworzonej na nowo izbie lordów. Jeśli chodzi o torysów, to jest bardzo ciekawa nazwa. Początkowo byli nazywani abhorers, czyli oburzający się, czy, czy też oburzeni byli tym, że ktoś chciał ograniczać władzę króla. No a ci, którzy chcieli ograniczać władzę króla, to byli ci stojący po, drugim, po drugiej stronie, czyli wigowie z angielskiego wigs. No i samo później ta nazwa to, Toriesi wzięła się od Tories, czyli od irlandzkiego Tory, czyli zbój. No a Whigs wzięło się od Wigamore. Czyli, to, byli tak, czyli to, byli, to było takie prześmiewcze nazwy od Cattle Driver, czyli osoby, która prowadzi po prostu bydło. No to jest takie dość, jeśli chodzi, może, może, może kogoś to zaciekawi, to pochodzenie tej nazwy, bo oni później się przekształcili, zresztą do, na, do XX wieku w zasadzie e, stanowili główne stronnictwa, jeśli chodzi o Anglię. Znaczy torysi aż do dzisiaj, bo torysi później się przekształcili w połowie XIX wieku w partię konserwatywną. A Wixi przekształcili się w partię liberalną. Więc jakby byli później obecni cały czas, ale już właśnie w tym okresie te grupowania się zawiązały. Zapiszemy sobie, czyli po angielsku to jest Tories, to są i Wix. Po polsku oczywiście Toresi i Wigowie. Toresi i Wigowie. A myślę, że zawsze warto, wiadomo, zawsze warto wiedzieć, skąd się jakaś nazwa wzięła i... Dlaczego jest taka nazwa właśnie w tym obcym języku, a nie tylko mówić, powtarzać, e, Torysi. E, no i oczywiście Wigowie tutaj op, optowali za ograniczaniem władzy króla, Torysi go bronili. E, no i e, następnie jednym z takich dużych sukcesów Wigów było uchwalenie przez parlament w 1679 roku Habias Corpus Act. To była ustawa gwarantująca nietykalność osobistą każdej osobie. To jest dość przełomowe, dlatego gdyż od tego momentu nie można było kogoś aresztować bez pisemnego nakazu sądowego. Czyli zapiszemy to sobie 1679. HBS Corpus Act. Corpus Act ważna sprawa. Następnie brat Karola II Jakub II przejmuje tron, no i nie prowadził niestety on już tak rozsądnej polityki, gdyż był katolikiem, dążył do przywrócenia tego katolicyzmu, a już był ten anglikanizm dość mocno ugruntowany. No i chciał też ograniczyć rolę parlamentu i znowu wprowadzić monarchię absolutną, co się oczywiście innym nie podobało. Szybko stracił poparcie społeczeństwa, nawet Torysi już go nie wspierali. No i udał się do katolickiej Irlandii i tam zaczął tworzyć swoje wojska, którym chciał odzyskać tron. No i wobec takiej postawy Torysi i Wigowie się połączyli, co się rzadko zdarzało, znaczy jednomyślnie postanowili w 1688 roku ofiarować tron córce Jakuba II, protestansce Marii, która była zresztą żoną namiestnika Republiki Niderlandów Wilhelm Elma Orańskiego, William of Orange. No i tutaj on został wprowadzony do, sprowadzony do Anglii, objął, objął tron. Na siły Jakuba II zostały szybko pokonane po krótkiej walce. No i w Anglii właściwie w ten to takie bezkrwawe w sumie przejęcie tronu przez e, e, Williama, znaczy Wilhelma Orańskiego przepraszam e, przez e, Wilhelma, tak w polsku Orańskiego, e, nazwano tzw. Tak e, sławetną rewolucją po angielsku Glorious Revolution. I to mamy 1688. 688, myślę zapiszemy sobie tą angielską nazwę Glorious Revolution. czymś, co się bardzo Anglicy chwalili. No i w te, w, w, już w 1689 roku w, wchodzi w życie ustawa, którą e, król miał właśnie e, potwierdzić. No to, to Był to jeden z warunków e, postawienia na tronu Wilhelma Arańskiego, tak zwany słynny ustawy o prawach, czyli Bill of Rights. Bill of Rights, ona wpłynęła na kszta, znacząco na kształt ustroju, jaki teraz nawet ma Anglia. Za, zagwarantowała ona tą supremację parlamentu nad monarchą. Odtąd teraz król nie mógł wydawać ustaw, nakładać nowych podatków, tworzyć i utrzymywać armii w czasie pokoju. No i zapewniała ona swobodę obrad parlamentu. W 1701 roku został jeszcze przyjęty akt o następstwie tronu. Zgodnie z którym w razie bezpotomnej śmierci y, wtedy ówczesnej na, następczyni tronu Anny Stewart córki Jakuba II, Tron miał tron miała przejąć dynastię niemieckich książąt Han Hanoweru. To była chyba... Ha, ha, hmm, zaraz sobie przypomnę. No ale to było dość ważne, gdyż hmm, hmm, później oni tak przejęli tron, zaraz sobie o tym powiemy. No ale także wprowadzono obowiązek kontrasygnanty, czyli, czyli w momencie, kiedy że każdy dokument królewski nie miał mocy prawnej bez podpisu, czyli właśnie tej kontrasygnanty odpowiedniego ministra, co krępowało właśnie władzę króla. No jednocześnie przy, przyjęto zasadę odpowiedzialności ministrów rządu przed parlamentem, a nie tylko przez królem, czyli parlament stał się de facto najważniejszą władzą w państwie. No i teraz król mógł mieć wpływ na politykę dzięki swojemu oczywiście autorytetowi, ale sam nie mógł narzucać już praw. No, nadal e, jednak zwoływał, rozwiązywał ten parlament tak oficjalnie mianował członków Izby Lordów, co jest ważne e, no i, ale teraz też uchwały parlamentu wymagały podpisu króla e, no i ustawa z 1689 roku ustawa o kadencji parlamentu z 1694, ale także akt o sukcesji z 1701 stały się podstawą tego ustroju obecnej nawet Anglii, która stała się pierwszą na świecie demokracją parlamentarną, czyli przeszliśmy od tej rewolucji do demokracji parlamentarnej. No i teraz już decydującą rolę w państwie zaczęła odgrywać ta burżuazja, no i ta nowa szlachta w zasadzie na tym moglibyśmy nawet skończyć nasz temat, ale sobie jeszcze powiedzmy, że e, taką ciekawostkę mówiliśmy o tym e, William of Orange. E, mów, wiemy, że północ, e, w, w, północna Irlandia jako symbol ma właśnie kolor pomarańczowy, protestanci tam są, to jest kolor oranżystów, no bo w Irlandii Północnej na pamiątkę zwycięstwa nad tym katolikiem Jakubem II, który tam zresztą uciekł, do dziś odbywają się paradne marsze protestantów, właśnie tych oranżystów, bo oni wspierali e, u, 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 tego Wilhelma Rańskiego, a katolicy tam mają kolor zielony, dla ciekawych, więc tutaj taka ciekawostka, myślę, że historia ma jakoś nam służyć tak też praktycznie, żeby orientować się w dzisiejszym świecie. No ale wspominaliśmy sobie o tym, że jedno z książąt Hanoweru z dynastii niemieckich miało przejąć tron. No miało to miejsce w 1714 roku. W Anglii przejęła wtedy przez osobę Jerzego I dynastia Hanowerska, czyli to była dynastia dynastia koburg gotha która później zresztą zmieniła nazwę w okresie i wojny światowej na dynastię wincorską, ale no to sobie jeszcze o tym powiemy. No i ona panuje po dzisiejszy dzień. No ale nie wybiegajmy tak w przyszłość, do, do I wojny światowej jeszcze sobie dojdziemy. No i dziękuję Wam za uwagę w tej lekcji. Wiem, że była dość długa, ale mam nadzieję, że wszystko jest w miarę e, zrozumiałe. Jak coś, to piszcie zawsze coś w komentarzach. Postaramy się odpowiedzieć. Dziękuję Wam za uwagę. No i do usłyszenia. Cześć. Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku wpisując facebook.com ukośnik A plus nauka. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.contaktmałpa.gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.